Zaczęło się 98 lat temu w Tczewie, gdzie wizjonerzy odrodzonej Rzeczypospolitej postanowili ulokować wyjątkową w naszych warunkach pionierską szkołę, mającą kształcić kadry morskie dla nieistniejącej jeszcze floty. 8 grudnia 1920 roku rozpoczęto oficjalnie pierwszy rok nauki w pierwszej polskiej szkole morskiej. Misję zorganizowania szkoły powierzono inżynierowi Antoniemu Garnuszewskiemu. Wśród pierwszych wykładowców znajdujemy postacie, które przeszły do legendy morskiej Polski. Rozpoczęto nabór na kierunku nawigacyjnym i mechanicznym. Zakupiono na potrzeby praktyk morskich trzymasztowy bark Lwów, który stał się prawdziwą kolebką nawigatorów. W 1923 roku Lwów jako pierwszy statek pod biało-czerwoną banderą odbył historyczną podróż do Brazylii. Pierwszy raz na równiku, pierwszy raz na półkuli południowej. Po trudnych początkach Polska mocno wkroczyła na morze, a w Gdyni zbudowano nowoczesny kompleks gmachów, dokąd szkoła w 1930 roku przeniosła się z Tczewa. Miejsce wysłużonego Lwowa zajął nowy żaglowiec, słynna biała fregata Dar Pomorza. Polska bandera pojawiała się na coraz odleglejszych akwenach, a w latach 1934-35 Dar Pomorza znowu jako pierwszy statek pod biało-czerwoną opłynął świat. 1 września 1939 roku absolwenci i uczniowie szkoły morskiej zdawali swój najtrudniejszy wojenny egzamin. Większość podejmuje służbę w ramach alianckiego wysiłku zbrojnego. Niektórzy przechodzą na okręty marynarki wojennej, inni pływają w konwojach. Mimo wojny kontynuowana jest w Wielkiej Brytanii działalność dydaktyczna. Organizowane są kursy dokształcające, egzaminy dyplomowe, wydawane są podręczniki. Jeszcze trwały walki na wojennych frontach, gdy przystąpiono do reaktywacji szkolnictwa morskiego. W październiku 1945 roku przeprowadzono pierwszy egzamin wstępny. Wkrótce wrócił z internowania Dar Pomorza. Szkoła morska kształciła dla dynamicznie rozwijającej się floty. Przez pokład Daru Pomorza przechodziły kolejne pokolenia przyszłych oficerów i kapitanów. W szarej rzeczywistości PRL-u szkoła morska dla wielu staje się oknem na świat. Konkurencja podczas egzaminów wstępnych bije rekordy, a chłopcy w granatowych mundurach stanowią barwną, wyróżniającą się grupę studenckiej społeczności. W związku z powszechnym rozwojem metod nawigacji technicznej stworzona została koncepcja tzw. statku instrumentalnego, niewielkiej jednostki bogato wyposażonej w elektroniczne systemy nawigacyjne. Dwa przekazane szkole lugrotrawlery przebudowane zostały na statki instrumentalne Horyzont i Zenit. W 1968 roku po połączeniu szkół morskiej i rybołówstwa morskiego powstała uczelnia wyższa. W 1972 roku Dar Pomorza, dowodzony przez komendanta Kazimierza Jurkiewicza, po raz pierwszy wystartował w tradycyjnych regatach Operation Sail, odnosząc spektakularny sukces. Biała fregata stała się odtąd stałym uczestnikiem tych wielkich zlotów żeglarskich, budując prestiż macierzystej uczelni. W 1982 roku podniósł banderę Dar Młodzieży, następca wysłużonego Daru Pomorza. Uczestnik i zwycięzca regat, jeden z najsłynniejszych dziś żaglowców szkolnych. W latach 1987-1988 odbył wielką podróż, rejs dookoła świata, najtrudniejszą trasą wokół trzech przylądków. Wyższa Szkoła Morska, stopniowo ze szkoły typowo zawodowej, kształcącej oficerskie kadry dla floty, stawała się uczelnią o coraz szerszym programie, także w specjalnościach lądowych. W ramach modernizacji floty szkolnej w 2000 roku wszedł do służby statek szkoleniowo-badawczy Horyzont 2. Obok praktyk radarowych utrzymuje regularną komunikację z Polską Stacją Polarną na Spitsbergenie. Akademia Morska w Gdyni narodziła się w 2001 roku jako kolejny stopień rozwoju wiodącej polskiej placówki edukacji morskiej. Od wielu lat plasuje się w czołówce światowego rankingu uczelni morskich.
trwający właśnie wokółziemski rejs niepodległości w symboliczny sposób stawia kolejną historyczną cezurę w historii uczelni. Jest ostatnim wielkim przedsięwzięciem Akademii Morskiej i pierwszym Uniwersytetu Morskiego.